pisze Welcome to Lahore. I witają nas krowy. Powiedzieliśmy, że 300 to jest stanowczo za drogo. Tyle radości tutaj niesiemy ludziom. Ale popatrzcie, jaka jest imponująca. To była dla nas taka niespodzianka, że on jest w więzieniu. Ładna brama, ta brama napis pisze Welcome to Lahore. I witają nas krowy. Moi drodzy, jesteśmy w Lahore. Tutaj jest parę naprawdę pięknych zabytków. I to, co za mną widzicie, ten meczet, dla niektórych może wyglądać znajomo. Ten meczet był pierwowzorem dla Taj Mahal. Jest on o wiele starszy, równie wielki i muszę wam przyznać, jak tutaj tylko weszłam, równie imponujący. Wprawdzie pogoda nie dopisuje, ale nie szkodzi. Spróbuję pokazać to, co jest. Przez kilkaset lat ten meczet był największym meczetem na świecie. Powiem wam, że byłam w wielu meczetach, ale po raz pierwszy mogłam zobaczyć, jak modlą się kobiety i mężczyźni. I nie wiem, czy wiecie, ale według islamu mężczyźni muszą się modlić, a kobiety mogą, dlatego że uważa się, że kobiety nie grzeszą. Grzeszą tylko mężczyźni i oni dlatego muszą się modlić, natomiast kobiety są uważane za doskonałe. Muszę wam powiedzieć, że ta modlitwa była bardzo krótka. Zaskakująco krótka. Ale teraz, po zachodzie słońca, wygląda dosłownie jak z baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Naprawdę cudownie.
czasu zwiedzania trzeba zawsze doliczyć jeszcze czas na zdjęcia z miejscowymi ludźmi. Oni się tak strasznie cieszą. Są bardzo grzeczni i przychodzą, proszą, czy można zrobić zdjęcie, więc jak można odmówić? Super, bardzo sympatyczne dziewczyny, naprawdę. Bardzo miło. Znaleźliśmy tą oto oazę spokoju w tym wielkim, 10-milionowym mieście. Tutaj pod stadionem. Punjab Stadion. Za chwilę o nim powiem więcej, bo mam nadzieję, że uda mi się wejść do środka i Wam pokazać. A na razie pokażę właśnie, jak żeśmy tutaj nocowali. Tutaj, jak widzicie, jest jakby taki koniec parkingu i tu żeśmy się wbili, dostaliśmy pozwolenie. A tam jest przejście do takiej zieleniny. Wokół stadionu jest fajna trawka. Tam nasze pieski się wyganiały, już teraz je zapięłam, ale szybciutko Wam pokażę. Tutaj mamy piękny ogród w doniczkach, których nikt nie podlewa, ale mogłoby być pięknie. Tutaj mamy taki pakistański porządek, ale nie jest źle ogólnie, uwierzcie mi. W Turcji widzieliśmy gorsze miejsca, tak więc generalnie jest w miarę czysto. Teraz tam mi świeci słońce trochę, ale po prostu tak z grubsza pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Stadion jest oczywiście okrągły, więc dookoła jest po prostu taki pas zieleni. Więc fajnie, bo można iść na długi spacer i psy mają się gdzie wybiegać. Jak widzicie, taka mgiełka, to jest rosa, smog, pył, wszystko razem. Niestety tutaj słońca, nawet słoneczny dzień, tak naprawdę nie ma. Więcej o Lahore i o tym miejscu za chwilę, bo spędzimy dzisiaj tutaj cały dzień. To znaczy nie tu na stadionie, ale tu w tym mieście. Ten stadion ma ogromne znaczenie w historii Pakistanu. Tutaj odbywają się rozgrywki krykieta, który jest sportem narodowym. Do tego stopnia, że najlepszy zawodnik Imran Khan został prezydentem. Ku uciesze wszystkich Pakistańczyków. Po prostu rzadko się zdarza, że ludzie danego kraju tak strasznie kochają swojego prezydenta, nie? Z reguły to jest tak, że nie lubi się władzy, nie lubi się rządzących i tak dalej. Tutaj bohater narodowy został prezydentem i naprawdę wszyscy go uwielbiają. No, prawie wszyscy, bo 4 miesiące temu został uwięziony, został oskarżony o przyjmowanie łapówek i wsadzono go do więzienia. Rozmawiamy z ludźmi, właśnie oni nawet nas się pytają, czy my o tym wiemy, i powiem Wam szczerze, że właśnie nie wiedzieliśmy, dowiedzieliśmy się tego od ludzi. Nie mówi się o tym w telewizji, prawda? Tak więc to była dla nas taka niespodzianka, że on jest w więzieniu. Podobno właśnie chodzi o to, że armia chce przejąć tutaj władzę. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak to się dalej rozwinie. No będziemy widzieć. Tak czy inaczej, fajnie, że właśnie jesteśmy tutaj przy tym stadionie, że można było zobaczyć. No muszę powiedzieć, że trochę mniejszy niż się spodziewałam.
A tutaj właśnie rozgrywają się międzynarodowe zawody. Pakistan i Indie to są najbardziej, jakby najsilniejsze zespoły na świecie, a potem jest Anglia i Australia, tak więc te kraje czołowe tutaj zawsze przyjeżdżają. Właśnie tak się zastanawiamy, jak tu przyjeżdżają na ten stadion i widzą to zaplecze. A w środku jest podobnie. No dobra, idziemy jeszcze właśnie na spacer tu z naszymi psami, żeby się dobrze wybiegały i pojedziemy na dalsze zwiedzanie miasta. O, popatrzcie, chłopcy tutaj grają. O, zgubili piłkę. O, look at this one. So they have decorations. Wow, popatrzcie, jakie fajne mają. Kije do krykieta. Cricket, yeah? You like cricket? Yes. Yes? Do you play every day? Yes. Ah, oh, codziennie graj. Sixer. Okay, good. Okay. Sixer. Did you play? Sixer. Carry on. Okay, go on. Okay, come on. Okay. Idziemy na małe zwiedzanko. Tutaj są piękne obwarowania i kilka bardzo ładnych bram. I dzisiaj sobie przez jedną taką właśnie przejdziemy. I za chwilę pokażę Wam coś, co być może już będziecie mogli rozpoznać. Tutaj chyba musimy przejść przez taką jakby niby bramkę. Coś tu w tym stylu. Widzę. Security. Alarm. No, patrz, naprawiają te drzwi. Wow, piękne. Good morning. How are you? Good. Fajnie, dopóki nas nie zagadałeś. Tutaj jest pełno takich lokalnych przewodników, którzy tak jak wczoraj w meczecie chcą koniecznie nas oprowadzać. Oczywiście za opłatą. A my akurat niekoniecznie chcemy. Ale właśnie pokażę Wam ogród, bo wczoraj było już tutaj za późno, tak więc jesteśmy z drugiej strony tego meczetu, który wczoraj żeśmy widzieli, przepraszam. Pogadałeś? No. Niedźwiedź tutaj odpiera wszystkie ataki. Ja pozuję do zdjęć przy okazji. Tutaj już parę zdjęć musiałam wypozować. A my jesteśmy z drugiej strony tego meczetu, gdzie jest, jak widzicie, piękny ogród. Wczoraj już po prostu było za ciemno. Dlatego przyjechaliśmy dzisiaj zobaczyć w ciągu dnia. Bardzo ładnie, czysto, jak widzicie. Tak więc i w Pakistanie może być czysto. Spokojnie. Super. Pójdziemy pooglądać tutaj tą piękną bramę wejściową i chcielibyśmy zobaczyć fort dzisiaj, tak więc to mamy w planach. Tutaj kwitnie biznes szatniowy, to jest pakistański, uwaga, pakistańska przedsiębiorczość nie zna granic. Żeby wejść do meczetu,
jeden, akurat tam przestawiają szafy. Żeby wejść do meczetu, to trzeba ściągnąć buty, tak jak wczoraj pokazywałam. I za to biorą opłatę, czyli trzeba zostawić te buty i oni biorą opłatę. My żeśmy pożydzili i żeśmy zabrali ze sobą, bo te ceny są naprawdę takie, naszym zdaniem, wygórowane. Więc my nie będziemy płacić za głupotę po prostu. Bo na całym świecie wchodzi się do meczetu i buty się pozostawia za darmo, a tutaj się zrobi z tego wielki biznes. Tak więc no, każdy oczywiście może zrobić co chce. Poland. Yeah. Biznes się kręci. Do you speak Urdu? No, we don't speak Urdu. Okay. Yeah. So how much is the charge? As you wish, as you like. Ah, okay. So people pay as they like. Yes, oh, yes. This is good. This is good because not everyone has money, yeah? Yes, yes. Yeah. As you wish, as you like. Okay, and then you, yeah, give money. No to gościu mi powiedział, że opłata za przechowanie tych butów jest po prostu, to jest datek i każdy daje tyle, ile chce. No nie do końca tak jest, bo wczoraj jak my żeśmy wchodzili, to chcieli od nas 300 i nie było żadnego gadania, że ile my chcemy za to zapłacić. My powiedzieliśmy, że 300 to jest stanowczo za drogo. Bo to jest drogo tutaj, naprawdę za 300 to my jemy, po prostu mamy posiłek, lunch. Więc ja mogę mu dać 30 rupii, 50 rupii, nie? A nie 300, no już 100, no pal 6, no ale nie, oni chcieli kategorycznie 300 i koniec, kropka, bo widzą, że jest zagraniczny turysta, to można zedrzeć, prawda? I na pewno inni przychodzą, płacą i nie dyskutują. Nie wiem, jak to wygląda u miejscowych, czy faktycznie co kto da i tak jest, trudno jest mi powiedzieć. Ale biznes kwitnie. O, tu chyba będzie wejście do tego fortu, ale zobaczcie, jak jeden chłopaczek ma piękne te kwiaty. Super. A one są zrobione w takie wianki, tak? Wow. Piękne. Piękne. Powodzenia. Super. A, tam się płaci. Aha. Gdzie się płaci? Tam jest wejście, tak. Tam i wtedy tu. Nie ma jak równouprawnienie. Bilet kosztuje 50 rupii dla miejscowych i dla zagranicznych gości 500. A 500 rupii to około 2 dolary. No, niecałe 2 dolary. Tak więc spoko. Tutaj u góry jest taki licznik. Jest godzina 11, a już 500 osób weszło do środka. To jest główna brama do fortu, dzisiaj już nieużywana, ale popatrzcie, jaka jest imponująca. Tak sobie myślę, że kiedyś w dawnych czasach, jakby ktoś przyjechał tu z wizytą dyplomatyczną, to już samo wejście świadczy o potędze tego władcy. Nie wiem, co jest ładniejsze, te pięknie ubrane dziewczyny po prostu. Pięknie są ubrane, pomalowane. Przyszły na niedzielną wycieczkę. Czy tutaj te mury, które już z zewnątrz wyglądają bardzo imponująco. Naprawdę bardzo ładne. No muszę wam powiedzieć, że jest tutaj co oglądać. Naprawdę. Widać, że jeszcze remontują. Większość jest no taki w opłakanym stanie. No co tu będę dużo gadać. Renu, Rena, Fort w Lahore powstał ponad 1000 lat temu, ale początkowo były to budowle gliniane, które nie przetrwały do dzisiaj. Budynki, które możemy dzisiaj oglądać, podobno mają około 500 lat.
Chociaż wydaje mi się, że nie wszystkie, bo widać różnice. Są takie, które są zbudowane wcześniej i później z różnymi stylami architektonicznymi. Może nie aż takimi różnicami, ale widać mniej więcej też ich różne przeznaczenie, więc i różny styl budowniczy. I są w różnym stanie. No, niektóre w opłakanym stanie, a niektóre no, trochę lepiej utrzymane. Widać, że prowadzą tutaj prace renowacyjne. Na pewno warto zobaczyć, aczkolwiek trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo co chwilę jesteśmy proszeni o zdjęcia, więc ja nawet nie mam za bardzo czasu robić zdjęć, bo ciągle oni chcą robić zdjęcia z nami. No. Że czym dłużej tutaj chodzimy, to coraz bardziej mi się podoba. Tutaj doszliśmy do obwarowań i po prostu wszystko jest ładne. Nawet takie wieżyczki strażników są bardzo ładne. Wyobrażam sobie tutaj te ogrody, które były w środku. Naprawdę wszystko jest na dużą skalę, tak więc świadczy to o potędze byłych władców i też dobrym guście. Naprawdę piękne ozdoby, nawet tutaj widzicie takie te krateczki, to wszystko po prostu piękne. Cud jest malina i wszystko tutaj w tym, tutaj jest taka altana i to jest wszystko zrobione z marmuru. Wszystko piękne, trochę zaniedbane, ale nadal piękne. Tutaj kwitnie kolejny biznes, tym razem fotograficzny. Można sobie wynająć takie stroje, porobić zdjęcia. No, thank you. I pełno fotografów tutaj, jak widać. No proszę, a my tutaj własny biznes moglibyśmy otworzyć ze zdjęciami, tak? Bo co chwilę nas zatrzymują i proszą o zdjęcia. Madam, przejdziemy za chwilę. Uwaga, tu robienie zdjęć. Tu robienie zdjęć w drugą stronę. Ja. Teraz znowu pozuje niedźwiedź. Okej. Okej. Okay. Tyle radości tutaj niesiemy ludziom, tak więc mam nadzieję, że nie zepsuliśmy im tu zwiedzania, bo wygląda na to, że jesteśmy największą atrakcją w tym miejscu. Ale piękne drzwi po prostu. Wow. Uwielbiam drzwi, zawsze, wszędzie. Piękne, drewniane. A tutaj są kolejne. Naprawdę. Wow, 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 tyle wam powiem. No,
wszystko fajnie, tylko z parkingiem trochę był przypał, bo wczoraj zaparkowaliśmy tutaj za darmo, a dzisiaj chcieli pieniądze. W jednym miejscu chcieli 300 rupii, tu pojechaliśmy dalej i tam dalej 100 rupii. I zapłaciliśmy 100 rupii i poszliśmy na zwiedzanie i jak żeśmy wrócili, to tego gościa, któremu żeśmy zapłacili, to nie było, a był inny gościu i mówi, musisz mi zapłacić 100 rupii. No i heja. Czasem mamy problem, żeby zjeść razem, bo ja chcę warzywka, a niedźwiedź mięsko. Ale udało się, poszliśmy na kompromis. Ja kupiłam sobie na ulicy takie o, a on sobie zje kurczaczka. Dania na wynos pakują tutaj woreczki. Tutaj są sosy. Ten jest strasznie ostry, a ten jest słodki. I mam rzepę pokrojoną i takie właśnie klocuszki. Klapki wziął. No właśnie. Okazuje się, że musimy ściągnąć buty i to już tutaj. No a tu powiedzmy, że nie jest najczyściej, no co mam powiedzieć. Tak więc trochę jesteśmy zaskoczeni. Bo ja rozumiem wejście do meczetu, do środka, do budynku, a nie wejście na plac. No ale jest jak jest, prawda? Nie jest każdy widzimy. Zachód słońca też jest taki, jak widać, tak więc mój misterny plan, że przyjedziemy na zachód słońca i będą piękne ujęcia, no niestety spłonął na panewce, ale budynek jest bardzo imponujący. Mnóstwo radości, bo będziemy robić zdjęcia. O! Okej, no, no problem, no problem. Zawsze jak chcę ponagrywać, jak oni szaleją, to się zatrzymują. Tutaj ci przewodnicy chcą 1000 rupii, to jest około 3,5 dolara. No. Ale że baba jest ze Świnoujścia i z Polski, nie chce dać. Nie chcę wydać, nie. Przejem te pieniądze. Pójdziemy potem. Ja je przepiję, bo już dam dwie mety w lato. No, on przepije, ja przejem. Tak więc nie dajemy tam, gdzie nie potrzeba. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy.